Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie. 27 czerwca, sobota. Słuchajcie, przed chwilą spakowaliśmy gołębie. Siódmy lot konkursowy jutro przed nami. Krzysiu z gołębiami pojechał na koszowanie. A ja tak nietypowo nagram Wam 2-3 minuty, bo moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć o tej pięknej samicy, którą widzicie tutaj. W tej chwili to jest roczna samica, słuchajcie, która no jest fantastyczna. W tej chwili 6 konkursów na 6 układań i to czołowych konkursów. Najlepsza roczna w tej chwili na oddział. I moi drodzy, pauza. Niestety zostaję w domu, ponieważ zrzuciła wczoraj pióro. No i tym samym spowodowała to, że zostaje. No i kończę loty na tą chwilę. Moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że trochę żal, że nie poszła na ten lot, ale z drugiej strony w głębi ducha cieszę się, że jest już bezpieczna. Ona, słuchajcie, już swoje pokazała. Pokazała też, wykazała się na latach młodych. Miała 4 konkursy, słuchajcie, na 5 układań, no teraz też no fantastycznie. Zresztą to jest gołąb po naszej najlepszej parze rozpłodowej w tej chwili. Wszystkie gołębie po nich świetnie lecą. Są w czołówce, no ona jest w tej chwili wybitna. No ale cóż, na tą chwilę kończy swoją karierę. Zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, no jest jeszcze kilka innych gołębi, jakieś indywidualne wskazania, tak? Niektóre wróciły w tygodniu dopiero z tej ciężkiej 500, więc pauzują w tym tygodniu. Jutro lecimy, kochani, 300 kolejną. I słuchajcie, skoro już nagrywam ten film, to powiem Wam, że jutro chyba nie uda mi się relacjonować lotu. Być może nakręci coś Oliwia, tak żebym mogła Wam cokolwiek pokazać. Moi drodzy, jutro wzywają mnie obowiązki członka Państwowej Komisji Wyborczej. Także przykro mi bardzo. Być może uda mi się podjechać na chwilę, bo mamy zawsze jakieś przerwy. Nie pierwszy raz jestem w komisji, więc zawsze są jakieś przerwy. Może uda mi się podjechać, chociaż chwilę coś nagrać, coś Wam pokazać. No ale zobaczymy, jak to wszystko jutro wyjdzie. A tak przy okazji gorąco zachęcam Was, słuchajcie, do głosowania. Pamiętajcie, że każdy głos ma siłę, każdy głos jest ważny. Poza tym korzystajmy, słuchajcie, z tego przywileju, który mamy. Także znajdźcie jutro chwilę, żeby odwiedzić się. Gorąco Was zachęcam do tego. No i moi drodzy, zabieram się w tej chwili za sprzątanie, bo gołębnik jeszcze, widzicie, nieprzygotowany na jutrzejszy lot. I cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Za chwileczkę opublikuję Wam film z zeszłego lotu, z 6 lotu konkursowego, z naszej 500. Bardzo Was oczywiście przepraszam, że tak późno, ale uwierzcie, że no brakuje mi naprawdę czasu. Gdyby mi się udało szybciej, to bym go szybciej wstawiła. Ale ostatnio, słuchajcie, natłuk obowiązków, jakoś w pracy też po tym szaleństwie koronawirusowym wszystko ruszyło, więc no nie udało mi się po prostu. Mam nadzieję, że jutrzejszy film wystawię Wam dużo szybciej. No dobra, pozdrawiam Was, wszystkiego dobrego i koniecznie jutro głosujcie, moi kochani. Dobry lot, cześć! Dzień dobry, witam wszystkich. 21 czerwca w niedzielę. Kochani, mamy pierwszą 500. Udało się, gołębie lecą. Mówię udało się, ponieważ sytuacja była taka dość dynamiczna, jeśli chodzi o pogodę. Zmieniała się i tak właściwie do końca nie wiedzieliśmy, czy uda się polecieć tą 500. Ale tak, gołębie 3 godziny w powietrzu, w tej chwili godzina 9. I moi drodzy, jeśli chodzi o pogodę, gdzieś tam w okolicy Roztoka, gołębie lecą z Hamburga, więc gdzieś w okolicy Roztoka delikatny deszcz, ale z tego co widziałam, były tam jakieś takie małe przesmyki, gdzie gołębie ewentualnie mogły się przedostać, także mam nadzieję, że sobie poradziły. Natomiast tutaj już
od granicy po stronie polskiej, no tak jak u nas, pochmurno, ale deszczu nie widać. Zerkałam sobie gdzieś tam na kamery online też. Szczecin pochmurno, bez deszczu. Koszalin chyba troszkę popadało, bo mokro, ale na tą chwilę deszczu nie ma żadnego. No i tak to wygląda. Zresztą może Wam pokażę za chwilę, gdzie zaglądam, jak sobie obserwuję tą trasę po drodze. Zresztą no, na tą chwilę to już nic nie zmienia, kochani, bo gołębie są w powietrzu, ale zawsze mówię Wam o tym, jeśli chodzi o przygotowanie samo gołębi, tak, żebyście sobie analizowali tą pogodę dość mocno, bo to jest naprawdę istotny czynnik, więc zwracajcie na to uwagę. To tak, ja mówię, powtarzam Wam o tym, ale tak przy okazji wspominam jeszcze raz. Ale dobrze, kochani, wracając do lotu, jeśli chodzi o wiatr dzisiaj w początkowej fazie północno-zachodni, natomiast końcówka centralnie północny, czyli w lewe skrzydło spychający w dół, ale nieduży ten wiatr. Zresztą możecie sobie zerknąć tutaj na moje trawy. Nie mam tutaj żadnej chorągiewki, ale trawy dokładnie odzwierciedlają to, co się z wiatrem dzieje. No i tak jak widzicie, delikatnie w tej chwili się poruszają, także tak jak mówię, ten wiatr bardzo, bardzo słaby na tą chwilę. Dobrze, kochani, gołębie powinny pojawić się według naszych obliczeń dziś 13:30, także zobaczymy jak to wyjdzie i do zobaczenia, do usłyszenia. No już od pierwszego. Okej. No ciężko to będzie. Dobra, schodzi trzeci gołąb. A schodzi kapień. No i słuchajcie, roczniaki siadają. Dobra, i siada czwarty. I siada piąty. No słuchajcie, roczniaki.
ale w kierunku idę. Dobra, siada 9. Trzyletnia samica tym razem. Jak się niebo zaciągnęło. Brzydko, brzydko. Gdzieś tam po drodze też z godziny półtorej temu też jakieś deszcze widziałam. Także gdzieś te gołębie mogły omijać ten deszcz. No i schodzi 10 gołąb. Słuchajcie, parno, duszno i deszcz. Dziesięć gołębi, a zobaczcie w jakim czasie. Siada 11 gołąb, po ile dobrze liczę. I słuchajcie, i roczny samiec. Czyli dzisiaj roczniaki. Czołówce. Zaraz podejdę do zegara i sobie zerknę. Ale zaczekaj, jaki zmęczony, co? No. No i kolejny schodzi. No siada. Ile jest? 12. No 12, czyli dobrze liczę. Czyli słuchajcie, teraz siadła ta samica, która w zeszłym tygodniu była pierwsza. Kolejny. A nie, to jest.
Coś innego. No i zerkniemy sobie na zegar. Spójrzcie. 13.11 odbija się pierwszy gołąb. 14.07 siada dopiero 15, więc no powoli, powoli to jakoś idzie. No ale to było do przewidzenia, że dzisiaj te gołębie będą kapać. Aha, i nie mówiłam wam chyba o tym, że dzisiaj zakoszowaliśmy 39 gołębi. Dwudziesty piąty. Dwudziesty pierwszy. Co ja mówię 21? 26, tak? 25 był biały. Teraz jest 26. Dobra, czyli koszowaliśmy 39, jeszcze 13. Już idę. Idziesz, Olia? Chodź, 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 chodź. Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie po locie. Słuchajcie, pierwsza 500 za nami. Za chwilę parę słów na ten temat. Ale słuchajcie, jest ze mną kolejny młodziak obiecany. Kolejny młódek i słuchajcie, taka śliczna lalunia, proszę bardzo. Przypomnijcie sobie. I słuchajcie, lalunia przyjechała do nas ze Szwecji. Oprócz laluni przyjechał także piękny niebieski samiec. I gołębie te są prezentem od Darka Bieńka, któremu serdecznie dziękuję oczywiście. Słuchajcie, Darek obiecał nam te gołębie no już kiedyś, słuchajcie, to chyba przy okazji pierwszej naszej rozmowy, jak się poznaliśmy, powiedział, że nam sprezentuje
swoje gołębie, tak żebyśmy mogli je tutaj sprawdzić u siebie na gołębniku. No i słuchajcie, jak się okazuje, słowny chłopak z Darka. Trochę to trwało, no wiadomo, Darek w Szwecji mieszka, więc tutaj problem był logistyczny z dostarczeniem tych gołębi, ale finalnie udało się, są. Także mam nadzieję, że coś tutaj pokażą na tym naszym gołębniku. Już będzie to jakaś pociecha nasza. Trzymam, Darek, kciuki oczywiście za te twoje gołąbki. Aha, i przy okazji dziękuję też Maćkowi Włudzikowi, bo gołębie trafiły na WG Kosakowo. Maciej się zajął nimi. 3 dni od niego z gołębnika odebrałam je. Także Maciek, dziękuję również. A wracając do lotu, no to kochani, tak jak widzieliście, ta pogoda dzisiaj była bardzo zmienna. Rano pochmurno, później słońce, później deszcz, później zrobił się straszny ukrop. 30 stopni, więc gołębie miały dzisiaj przy tej 500-ce przeprawę niezłą. I słuchajcie, po drodze też dostały troszeczkę deszczu. Później leciały już w upale. No ale finalnie z 39 zakoszowanych gołębi na tą chwilę brakuje nam 7. A dzień się jeszcze nie skończył, więc myślę, że jak ta temperatura troszeczkę spadnie wieczorem, to coś się jeszcze pojawi. I cóż, jeśli chodzi o same wyniki dotyczące dzisiejszego lotu, no to jest chyba znowu nieźle, ale czekamy standardowo na listy. Listy Wam wkleję i będziecie mieli podgląd. A moi drodzy, Wam życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim tym kolegom, którym sporo gołębi dzisiaj nie podchodziło, bo rozmawiałam gdzieś tam z kolegami z Polski, z południa. No, tragedia była, tak, jeśli chodzi o te warunki pogodowe. Dosłownie po parę sztuk znowu w gołębniku. No, strasznie, słuchajcie. Tydzień w tydzień coś się dzieje. Smutne to bardzo. Także mam nadzieję, że te gołębie Wam się poschodzą. Trzymam kciuki. I cóż, kochani, widzimy się za tydzień. Za tydzień pokażę Wam wspomnianego już niebieskiego samczyka. Również przepiękny gołąb. No, wylatały tak pięknie, jak pięknie wyglądają. Jeszcze raz, Darek, wielkie dzięki. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Pozdrawiam wszystkich również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobry lot. Cześć.